Tak? Nic. Co mam myśleć? Terroryzują naszą piękną, kochaną młodzież za jakieś śmieszne ilości czegoś, co na dobrą sprawę już możesz nabyć legalnie w aptece, bo to jest jakieś popierdolone, no. No i jeszcze oczywiście roztrzepanie tego przez wszystkie media, zrobienie z niego kurwa chuj wie kogo. To dobry chłopaczy, na co sam miał półtora geta przy sobie, na kurwa, żeby se spalić. Półtora geta dla niego, to wiesz. Myślę, że to na wieczór tylko. Nie wiem, to jest, ja wiadomo, że to jest tak w chuj pod publikę jakąś kurwa i żeby zrobić sensację, bo mata, wiesz, jego ojciec przeciwnik PiS-u. Ówczesna, aktualna władza, wiadomo jaka jest. Wiadomo, że co trzeba zrobić, demonizować kurwa jedne małolata, bo umarł i chowana, to ewentualnie jakaś starsza kurwa kobieta, co to przeczyta jakoś o to i czy usłyszy o tym w telewizji, to może rzeczywiście będzie myślała, że to patologia kurwa i świat się kończy i młodzież jest pojebana. Ale nikt normalny no tak nie myśli, no kurwa, nikt marihuany nie traktuje, wiesz, jako narkotyku i nikt marihuany nie traktuje jako jakiegoś czegoś złego, nie? Ona ma takie wszystko jak wódka, stary, wiesz o co chodzi? To też nie jest za dobre, stary, a jest legalne, nie? Wszystko ma swoje jakby minusy i plusy i to jest kwestia użytkowania. A jakbym mata pali 10 jointów dziennie, a nie umie skręcać, no i chuj. To półtora geta, no to wiesz, to na jednego jointa może góra dwa. No i chuj, też nie ma co tak drążyć tego tematu, no wiesz o co chodzi.